Razem ze mną na scenie programu Jaka to Melodia, Krystyna Prońko. Dzień dobry. Słuchałam Pani dzisiaj podczas prób, słuchałam Pani płyty sprzed lat i muszę przyznać, że Pani głos z biegiem lat w ogóle się nie zmienia. Jak Pani to robi? Ja zwykle odpowiadam, że organ używany się, jeśli się go używa, to on się nie starzeje. Natomiast jak jest naprawdę, no nic specjalnego nie robię, wysypiam się. Podobno zaczynała Pani śpiewać na schodach. Tak, to prawda. Wracając ze szkoły, mając tam lat, nie wiem, 7, 9, 8, wracając ze szkoły, śpiewała mi mama, wiedziała, że już wracam ze szkoły. Jak zaczęłam śpiewać na parterze, wchodząc na klatkę schodową, to było słychać na trzecim piętrze czy na drugim, na wszystkich piętrach było słychać. A co śpiewała mała Krysia? O, proszę Pani, ja nie pamiętam. Między innymi śpiewałam, na przykład Poszła Karolinka do Gogolina. Później śpiewałam już takie, które były hitami. Między innymi darłam się w sposób niewyobrażalny, to pamiętam, w piosence Gdy mi Ciebie zabraknie, szczególnie właśnie w tej drugiej części. Za czym kolejka ta stoi? Mnie się wydaje, że ludzie idą za tym, co ich interesuje i za pasją, którą mają, jeśli ją mają, bo nie wszyscy mają. Za pasją i też trzeba mieć chyba pewien charakter. Pani w jednym ze swoich wywiadów powiedziała, że jest Pani samodzielna, niezależna. Samorządna. Trochę chyba tak, prawda? Mam charakterek, tak. Czy dlatego sama wydaje Pani swoje płyty? Najnowsza płyta też będzie wydana. Właśnie jesteśmy w trakcie ukończenia tej płyty. Tam jeszcze trzeba dograć parę rzeczy, ale to już w tym roku się ukaże. Ja tę swoją mini firmę prowadzę od 91 roku. To nie jest, jak się system zmienił, to postanowiłam zmienić również sposób podchodzenia do tej pracy i to, tak się stało, że nic złego się do tej pory nie wydarzyło i mam nadzieję, że się nie wydarzy. I że dopóki będę miała zaproszenia i dopóki ludzie będą chcieli mnie słuchać, to ja będę w stanie to robić, żeby to znaczy śpiewać, a nie dlatego, że ja chcę śpiewać, tylko dlatego, że chcą mnie słuchać. Jest Pani wielokrotną laureatką Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ostatni duet z Majką Jeżowską zachwycił publiczność. Czy do tego duetu reżyser koncertu Konrad Smuga musiał jakoś specjalnie Panie namawiać, czy zdecydowałyście się od razu, bo się lubicie? Nie musiał mnie namawiać. Majka po prostu do mnie zadzwoniła i zapytała, czy zaśpiewam z nią ten duet. No i powiedziałam, że tak. I nie było problemu. Nie, nikt nas nie musiał namawiać do tego. Szczęście miało jego kolor i wdzięk. Jego oczy. Był też taki okres w Pani życiu, że śpiewała Pani na promach. Śpiewałam do kotleta, proszę Państwa. No właśnie. I bardzo to lubiłam. Czy nie przeszkadzało to Pani jako ambitnej piosenkarce? Nie, bo ja tam śpiewałam hity zagraniczne, standardy, po prostu piosenki do tańca. Muzyka to jest rozrywkowa, to jest rzecz użytkowa i naprawdę nie ma sensu tutaj jakoś specjalnie tego klasyfikować, że albo jest ambitne, albo takie, albo siakie, albo owakie. I czytając Pannie tracisz wzrok. Niedawno obchodziła Pani urodziny. Czego Pani życzyć? Na razie chcę być na tyle zdrowa i mieć tyle siły, żeby wykonać jak najlepiej to, co przede mną, a mam dość sporo zadań koncertowych, w związku z czym wiąże się to z jazdami po Polsce i no i żebym sobie z tym spokojnie poradziła. Mam nadzieję, że sobie poradzę, bo dbam o to, żeby sobie poradzić z trasami, z koncertami, z moim psem i tak dalej, i tak dalej. No to ja również Pani tego życzę i czekamy na płytę. Z przyjemnością ją Państwu zaprezentuję niebawem.